Wy mordy moje, tutaj Hunter Bright i witam was w kolejnym odcinku z po prostu Minecraft. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy zajmowali się alchemią, dokładnie. W dzisiejszym odcinku będziemy zajmowali się, słuchajcie, alchemią, ponieważ potrzeba jej bardzo, bardzo dużo, potrzeba mi ogólnie rzeczy, żeby mieć, żeby być dobrze przygotowanym na walkę z tym smokiem. Także dzisiaj po prostu sobie pochodzę troszeczkę, pozdobywam rzeczy. Mam nadzieję, że zdobędę tego wszystkiego jak najwięcej, abym po prostu mógł sobie pozwolić na... Chociaż w sumie ja mam dużo rzeczy, dzisiaj po prostu tylko alchemią się zajmiemy, tak żebym ja... ja myślałem, że to będzie ciężej, ja wszystko mam prawie, weź. Ja myślałem naprawdę, że to będzie ciężej. Dobra, ale słuchajcie, biorąc pod uwagę to, co tam mam, takie, o właśnie, to mi będzie potrzebne, to też będzie potrzebne. Bo dosyć sporo rzeczy mam, może nie wszystko, ale naprawdę kilka tych rzeczy by się znalazło. Na przykład już widzę, że mi brakuje arbuzów. No arbuzów niestety nigdzie mi się nie udało znaleźć. Także arbuzów, z arbuzu bym miał życie potkę. Także tutaj no niestety troszeczkę Lipton, tu mi się nie uda niestety nic zrobić w tej kwestii. Ale jeżeli chodzi o takie właśnie jak na szybkość, regenerację, siłę czy skok, to myślę, że będzie bez problemu, dam sobie radę. Jak osiągnąć te wszystkie? Proszę bardzo, już wam pokazuję. Trzeba trochę powybijać zająców. Właśnie poleciała mi nóżka królika, super. O to mi chodziło. Czyli już jedną miksturkę tak jakby mam. Drugą miksturkę będę miał, dwie miksturki. Ile tych, dobra, zające już niech starczą tutaj, niech będzie ich tyle. Będę musiał pozabierać troszeczkę rzeczy, ponieważ no właśnie trochę będzie mi potrzebne. Już tutaj patrzę, co będzie mi potrzebne. Na pewno będą mi potrzebne stąd. Z tego, przepraszam, tutaj. Nether wardy. Zobaczymy ile. Ogólnie będę musiał się zająć rozprzestrzenieniem ich. Łzy gasta, jak najbardziej. Ja sobie pochowam w ogóle całą tą resztę, bo tutaj do nasion schowamy tu. Sugar cane'ów. No tyle aż nie będzie potrzebne, ale sobie trochę tego cukru ogarniemy. Blaze rody. To jest też bardzo potrzebne. Także tych blaze rodów też sobie weźmiemy. Wszystkie nawet myślę, że wezmę. Glowstone. W sumie nie, będzie mi potrzebne. Ja będę wszystko raczej opierał na redstone, bo chcę mieć dłuższy czas trwania, aniżeli skuteczność. Blaze powder to jak najbardziej. To będę miał. Łzy gasta mam, cukier mam. Królicze nogi mam, czyli mam tak naprawdę wszystko. Okej. To sobie zajdziemy szybciutko tutaj do... mojego laboratorium. A nie, bo jeszcze buteleczki muszę porobić. Zapomniałem o buteleczkę, zapomniałem o najważniejszym w sumie. Dobra, w takim razie idę szybciutko porobić sobie buteleczki. Jak już zrobię te butelki, to będę miał wtedy bardzo, bardzo dużo tego wszystkiego i będę mógł sobie pozwolić na właśnie... O, no super, jeszcze tu mam trzy butelki, zobaczcie. No trochę tego chcę porobić dzisiaj. Spoko, myślę, że starczy mi tyle, 18 butelek aż. Ewentualnie może sobie miotanę bym potem zrobił, bo to trzeba tylko dodać trzeba gunpowdera i wtedy można zrobić miotaną właśnie potkę. Ale na chwilę obecną idę sobie po prostu ponapełniać je wszystkie wodą. W ogóle jak brzydko jest, będę musiał to też ogarnąć sobie potem. O, za dużo. Mam pełny ekwipunek. Dobra, czekaj, to w takim razie pójdę schować te i pójdę sobie przygotować kolejne. Nie, słuchajcie, ja naprawdę myślałem, że o wiele ciężej będzie mi z takim, no, z... ogarnięciem się w kwestii zdobycia potrzebnych przedmiotów, bo ja też sporo zdobyłem, ja nawet nie wiedziałem, że aż tyle zdobyłem tak naprawdę. Tutaj pójdę jeszcze sobie pod wodę, bo tu mam ile co? Aqua Affinity, czyli że mogę kopać pod wodą. Całkiem przydatna umiejętność. Tu były te butelki z wodą, a jestem ciekawy, czy tak mogę zbierać wodę też. Też mogę, normalnie. Okej. To pójdziemy sobie w takim razie na szybko spać. Tam kunik jest. Pójdziemy sobie szybko spać. Ja oddam jeszcze te resztę rzeczy, którą mam do magazynu. I zajmiemy się, słuchajcie,
ogarnięciem sobie przede wszystkim hodowli tutaj tych netherworldów, bo jeszcze tego nie robiłem. A mam troszeczkę właśnie, także to by się przydało też ogarnąć. Tylko tak, chciałem sobie zobaczyć jakie rzeczy. Cooked Rabbit to sobie zostawię. Redstone torcze to sobie oczywiście, że do redstone torczów pójdą. Netherworldy, tu mam netherrack, to sobie do netherracku pójdzie. Piasek mam to do piasku. Tu miałem gdzieś piasek, o tutaj jest. Sztabki żelaza, tam miałem żelazo. Skóry królicze to sobie tutaj wrzucę. I zwykłe też. Cobblestone'a do cobblestone'a, czyli tutaj. Lapis mi na razie nie będzie potrzebny, także też bym sobie schował, żeby mi tutaj nie przeszkadzał. Kilofa tutaj do kilofów. Tę uprząż tutaj do różnych bym wrzucił. Cukier. No i ogólnie tyle tutaj jak mam, to niech zostanie. O, i będzie git. A na chwilę obecną będę sobie wpierdzielał króliki. I ogólnie co dzisiaj jeszcze? Dzisiaj słuchajcie, zajmę się też myślę, że dalszym tworzeniem ogólnie przejścia tam tej kolejki do endu, bo to się bardzo mocno przyda. Jak to wygląda tutaj? Blaze wody się gdzieś rzuca, czy... Aha, czyli że tutaj mogę trzy na raz na przykład robić, tak? Czyli na przykład, co pierwsze? Mam z brodawką. A trzeba pyłek z tego zrobić chyba. To weźmiemy sobie pyłek, zrobimy, zobaczę. Czy tu pyłek pasuje? Tak, jest przepalanie w tym momencie. Czyli będę miał trzy właśnie miksturki. Rozumiem, że to jedno idzie na trzy, tak? Przeszło. Jest. Mam nieskrępowane mikstury. Teraz dodaję cukier do każdego. Słuchaj, wiecie co? Ja bym sobie jeszcze ogarnął na szybko mikstura odporności na ogień Minecraft. Jeszcze też bym sobie porobił takie. O, przerobiło się akurat. Super. I teraz mogę wydłużyć czas ich za pomocą redstone'a. Dobra, niech się robi. Dajcie mi chwilę, muszę sobie tylko ogarnąć, jak to się robiło. Bo ja niestety jestem jeszcze... Magmowy krem, rozumiem. Dobra, czyli magmowy krem, a to mam akurat. Czyli jest zamiast blazora dodaje się magmowy krem i to wszystko działczy. Dobra, mam trzy potki, słuchajcie, na 8 minut na speeda 20%, jest super. Wrzucamy oczywiście trzy kolejne. Ja tutaj szybciutko przerobię sobie. Ja nie wiedziałem, że ten proszek aż tyle będzie ten. Aż tyle będę mógł na nim zrobić. A myślałem, że mniej troszeczkę się ogarnie. A tutaj, panie, to ja to jestem. Ha! Bo ja, wiecie, potrzebuję właśnie odporności na ogień. Z tego względu, że jeszcze będę chciał też sobie pójść na jakieś. Panie, ja myślałem, że tu będzie jakoś ciężej. Dobra, ty ja sobie pochowam te rzeczy. Ja sobie wezmę tylko po jednej tak naprawdę. Bo co ja tutaj więcej muszę brać? To sobie schowam, tu jedno to zostawię jeszcze. Netherwardy to mogą mi się przydać. Magmowy krem chciałem i tyle. No i wszystko. Ja myślałem, że to jakoś bardziej skomplikowane będzie, że to dużo. A to jeżeli jest takie tanie, no to ja jestem bardzo zadowolony. Nie wiedziałem, że alchemia jest aż tak tania. To jestem bardzo zadowolony w tym momencie. Widzicie? Czyli tak, tutaj mam już upgrade'y te wszystkie zrobione. To teraz dodaję do tego łzę gasta, która mi zrobi właśnie potionki na regenerację. Tylko te potionki na regenerację na początku będą trwały 30 sekund. Natomiast kiedy ja sobie dam właśnie jeszcze dodatkowo redstone'a, który przedłuży efekt, wydłużą się one aż do minuty 30, czyli 90 sekund będę miał właśnie na każdy. O, 45, dokładnie. 45, dobra. Ja cię nie mogę, to ja nie wiedziałem, że to aż takie to jest, ty. To mógłbym się w sumie też pokusić z glowstone'em wtedy, ale to później już naprawdę, bo na razie chcę mieć takie, że aby po prostu były, nie? Bo wiadomo, jest regeneracja jeszcze 2 na 21 sekund, ale na razie sobie porobię takie zwykłe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czyli tu sobie już zbieram.
Teraz poproszę tutaj brodawkę. Nie, jeszcze nie brodawkę. Na początek chciałbym sobie odłożyć miksturki. 3 na regenerację, 3 na speeda. Pozbieram sobie oczywiście te jeszcze tutaj wodę. Całą. 3 wodę umieścić. Brodawka kolejna. Następnie pójdzie blaze powder i redstone, i to będą na siłę. Ale kurde, fajnie. Ja nie wiedziałem, że to naprawdę aż takie proste jest. Naprawdę myślałem, że to jest o wiele cięższe, ale jestem bardzo zadowolony. To jak dobrze pójdzie, to na jednym mogę naprawdę dużo ogarnąć. Na jednym takim tym. Panie, to ja jestem... To co, jeszcze będę potrzebował tylko... Tutaj zaraz redstone'a przygotuję. 3 redstone'a ogólnie przygotuję. Przygotuję jeszcze 2 w sumie. Redstone na wydłużenie, bo to jest potion siły. Daje 3 atak damage'a, czyli w tym momencie będę miał 12,5. No i z takim to chyba mogę sobie normalnie latać i ciupać wszystkie te... Wszystkie moby nawet na hita, gdybym chciał. I to aż 8. Na criticalu jakby mi weszło? Myślę, że bezproblemowo. Dobra, 3 kolejne butelki, brodawka. Teraz sobie damy, słuchajcie, króliczą nóżkę. Czekajcie, zrobimy to w ten sposób. O, tak. Tutaj to odpada, teraz to wpada. Czyli będą one już na przyspieszenie. Tu sobie oczywiście chowam. Kurde, nie wiedziałem. Serio, pierwszy raz bawię się ogólnie alchemią w Minecrafcie, wiecie o tym? Szczerze wam mówię. Pierwszy raz bawię się alchemią w Minecrafcie. I nie spodziewałem się, że normalnie jest aż tak prosta. I tutaj będę miał właśnie na skok. Te potki będą i będą 8 minut aż trwały. To jest naprawdę dużo i naprawdę dużo można na takim czymś ogarnąć wszystkiego. Także jestem bardzo, bardzo zadowolony. No to na kwadratowej też będę musiał sobie ogarnąć w takim razie. Tu oczywiście już lecimy z kolejnymi potkami. Super. Nie, nie, najpierw tutaj królika muszę zjeść. To ja bym musiał sobie przygotować naprawdę mnóstwo skrzyń tutaj będzie potrzebne mi. Nie wiedziałem, że aż tyle będzie mi potrzebne. Magma. Bo teraz robię sobie, słuchajcie, potki na, już wam mówię na co. Teraz robię sobie potki na odporność na ogień. One mi się bardzo, bardzo przydadzą. W szczególności jak będę gdzieś tam pójdę czy coś, to sobie ogarnę. Na jednym tym, patrzcie, tyle potek zrobiłem. Tu 9, 2, 15, 18 potek chyba można aż zrobić, jak dobrze pójdzie, albo nawet 21. Bo ja tam też trochę latałem, ale gdybym miał wszystkie przygotowane składniki i wszystko bym po prostu tak perfekcyjnie, timingowo robił, to naprawdę mógłbym chyba ogarnąć bardzo, bardzo, bardzo... bardzo długi czas w ogóle na tych potkach. Coś bym jeszcze zrobił w sumie. Może bym sobie zrobił na regenerację 2 przygotuję. Na regenerację będą potrzebne mi... Łzagasta kolejna będzie potrzebna. Szybko lecę po Łzagasta, może się uda. I regenerację zrobię z glowstone'em jeszcze. Czyli jedna Łzagasta i jeden glowstone. I mam nadzieję, że mi się uda. No. Szybko. Łzagasta, glowstone, lecimy. Dobra. Szybko, szybko. Ciach. Łzagasta. I glowstone jeden przygotuję. I w tym momencie mam potiony, które będą miały regenerację aż 2. Normalnie, że mi się uda. Nie wiedziałem, no nie, no to ja będę musiał, słuchajcie, wybrać się do netheru. Mówię, na kwadratowej to sobie narobię tyle tych po prostu rzeczy. Mamy regenerację i teraz będzie, co prawda, glowstone zredukuje niestety. Oj, oj, dawaj, dawaj, dawaj. Chyba się nie uda. A może?
No zobaczymy. Chyba dam radę. Jest. Bo nie da się teraz tych na przykład potek tutaj dać. Nie, nie da się. Tak nie mogę. Tu są potionki regeneracji. Poziom drugi, 22 sekundy, to i minuta 30. Nie wiem, co jest bardziej opłacalne, szczerze mówiąc. Myślę, że na krytyczne sytuacje ta regeneracja 2 jak najbardziej byłaby w porządku. Ale jeżeli chodzi o takie proste, zwykłe, regeneracja 1 w sumie wystarczyłaby kompletnie. I miałem sobie jeszcze, słuchajcie, przygotować poletko jakieś pod... pod brodawki. Chociaż w sumie na razie... Nie, na razie mi nie trzeba. Mam normalnie aż ich tyle, że nie mogę, że nie mam co z tym robić. Serio. Także tutaj wszystko to, co było, to oddaję. Króliczą nóżkę też oddam do króliczych nóżek. Że tutaj. Cukier bym dał do jedzenia. I króliki bym oddał też. Redstone'a oczywiście do redstone'a. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolony, ponieważ dużo rzeczy zostało dzisiaj zrobionych. Jak to ogólnie ze żwirem stoję? Troszeczkę żwiru mam, widzę. Ja bym porozmnażał jeszcze kury, wiecie. Kury bym porozmnażał z tego względu, że chcę mieć dużo piórek, bo ogólnie by mi się przydały piórka do strzał. Także tutaj bierzemy. Proszę bardzo, kochajcie się kutaki wszystkie. Dobra. Właśnie piórek nie mam, zawsze nie mam piórek. A później jak pójdę, to będę potrzebował i nie będę miał. Jajka oczywiście do jajek bym sobie tutaj wrzucił. Także będzie git. Tu mam wędkę, jakieś rybki nawet są. Panie, powiem tak. O, tu są piórka. Bo ogólnie będzie mi potrzebne troszeczkę na smoka. Teraz tak, tylko nasionka jeszcze. I patyki. Dobra, zobaczmy sobie, bo ja nie pierwszy raz też w życiu chyba będę robił ogólnie, powiem wam szczerze, strzały. Dobra, i teraz tak, na craftingu to się robiło. Piórka tu, patyki tu. To nie flint był? Czekaj, jak się robiło strzały? A że do góry. Do góry się robiło. O, wiedziałem, że kierunek dobry, ale nie wiedziałem dokładnie, jak dokładnie ustawicie. Czyli tak, tutaj. I zobaczcie, ile tych strzał będzie. Bo tutaj zrobiłem stack tych strzał. Prawie. Także mam bardzo, bardzo dużo. Flint, jakieś tam patyki, to oczywiście się ogarnie potem. Nie, no ja jestem bardzo, bardzo zadowolony. Mówię, tych kurczaków, żeby jeszcze porobić, bo flinta akurat mam wystarczająco, żeby tu mi się porobiło tych dużo kurczaków i wtedy mogę sobie pomyśleć o jakiejś większej ilości strzał i będzie git. Także, mordeczki, serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie. I to było na tyle. Kolejny odcinek po prostu Minecraft już w piątek. I na ten piątek, słuchajcie, zrobimy sobie live'a, na którym pójdziemy do endu. I zobaczymy, co tam będzie. Także to było na tyle. Ja się jeszcze raz z wami żegnam i dziękuję za obejrzenie materiału. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli się podobało. Do następnego i trzymajcie się, yo!